Cześć, witajcie. Dzisiaj robimy ostatnie przygotowanie. Geralt? Co się stało? Jeszcze nic, ale coś się kroi. Filipa i Margarita chcą ze mną rozmawiać. Powiedziały o czym? Nie, ale się domyślam. Założę się, że mają wobec mnie jakieś plany i właśnie chcą mi je łaskawie wyłożyć. Nie unikniesz tej rozmowy, ale jak chcesz, to mogę pójść z tobą. Przy tobie na pewno będą bardziej ważyć słowa. Nie byłbym tego taki pewien, ale co dwie głowy, to nie jedna. Chodź, miejmy to za sobą. Chciałyście ze mną rozmawiać? Z tobą, nie z Geraltem. Geralt zostaje albo wychodzimy oboje. Niech zostanie, Phil. Przecież i tak wszystkiego by się dowiedział. Dobrze. O ile nie będzie się wtrącał. Traktuj mnie jak dekorację. Zapewne pamiętasz, że Loża miała niegdyś wobec ciebie poważne plany. Miałaś odebrać nauki i stać się jedną z nas. Ale niestety nie doszło to wówczas do skutku. Teraz zamierzamy odbudować Lożę i ponawiamy propozycję. Dołącz do nas. Ubolewamy, że nasza droga Sheila nie będzie mogła uczestniczyć w tym dziele, ale okoliczności nie pozwalają na długą żałobę. Więc jaka jest twoja decyzja? Dołączysz do nas? Tak jak wtedy? Mam wyjść za mąż za jakieś książątko i zostać waszą marionetką? Wtedy byłaś dzieckiem, a my źle oceniłyśmy sytuację. A jeszcze nie naprawili tej teraz drugiej. Teraz proponujemy ci partnerstwo. Równość w Loży to bzdura. Zawsze były te, które wiodły prym i te, które grzecznie przytakiwały. Mądrością czarodziejki jest umiejętność znalezienia dla siebie odpowiedniego miejsca. A tobie należy się miejsce najważniejsze. Musisz sobie uświadomić, że zostałaś stworzona do wielkich rzeczy. I dzięki współpracy z nami możesz je osiągnąć. Gdy tylko nauczyłeś się kontrolować moc... Od tego mam Avalacha. I ty na to pozwoliłeś? Naprawdę wierzysz w jego czyste intencje? Nie ufam ani jemu, ani wam. Ale to nie ja się tu liczę. To Ciri decyduje. Wiedzący zawsze mają ukryte cele. Nigdy nie robią niczego bezinteresownie. Jesteś narzędziem w jego rękach. Nawet jeśli teraz tego nie widzisz. My zapewnimy ci wiedzę i ochronę. Ale sama będziesz sobie sterem, żeglarzem i okrętem. I w przeciwieństwie do Avalacha możemy to obiecać. Nie oczekujemy od ciebie w tej chwili żadnych deklaracji. Przemyśl, co usłyszałaś i porozmawiamy, gdy będziesz gotowa. Jeśli to wszystko, to... Musimy ruszać na Skellige i znaleźć słoneczny kamień. Avalach czeka w porcie. I co? Nie wiem. Nie chcę o tym rozmawiać. Muszę się przejść. Gdzie to robię? Już gdzieś poszły? Kurwa. Dobra, szczęście. Chciałbym z nim pogadać. No nie, a może by tak zrobić? Czy coś jest? Rejs też była w tej noży, jak się. Nie, nic tutaj nie ma. Kurwa.
Nie wiem. Nic się nie dzieje, to idziemy na dół. Ktoś jest ciekawy. I że też nie ciekawi gdzie muchy. 300 kurwa na to. A nie. Bo to ja będę tam biegł. Nie mam. Może bym się gdzieś ogolił. Ej, Jasiek, ty jesteś najstarszy, to powiedz. Co to właściwie? 70. Jedźmi. Dokładnie. Ho! Ten sam. Jak leżysz? O! Coś tutaj się jeszcze kroi. Kurwa, zabiliśmy króla, nic się nie dzieje, żadnych przewrotów, żadnych cyrków. Jeśli pomożecie obronić Ciri przed dzikim gonem, cesarz obejmie was amnestią. Mam nadzieję, że możemy ci ufać. Możecie. A co z Fringillą? Właśnie nie wiem, muszę to wyjaśnić. Jeszcze się dobrze nie przywitałyście, a już snujecie intrygi. Widocznie taka już nasza natura. Jak to baby. Dobrze usłyszałem? Namówiłaś cesarza, żeby darował im winy? Jeśli tylko pomogą nam obronić Ciri. Trochę mi się nie chce wierzyć, że przystał na taki układ. Jak nie chcesz, to nie wiesz. To twój problem. Dokładnie. O co chodziło z Fringillą? Triss mówiła, że nie mogłyście się z nią skontaktować. Być może dlatego, że siedzi skutat wimerytem w lochu cesarza. Przynajmniej to właśnie sugerowała Rita. Rozumiem, że cesarz zapomniał cię o tym wspomnieć. Nie podoba mi się to. Nie tak się umawialiśmy. Jak to wszystko się skończy, będę musiała odbyć z cesarzem szczerą rozmowę. Chodź, wszyscy już na nas czekają. Geralt? Myślałem, że coś powiesz. A to? O Boże, czarodziejku. Nie prysz się tam. Czekaj. No, o co chodzi? Ależ nie ma za co. Z przyjemnością uratowałem ci tyłek. Do usług. Uratowałeś, bo miałeś w tym interes. W sumie to. Naprawdę przed laty kazałeś zabić Dijkstrę? Ja miałabym... Nie pamiętasz, że kiedyś byliśmy kochankami? Domyślam się, że dla ciebie to już jest wystarczający powód. Wiesz, właściwie to zawsze się zastanawiałem. Co was poróżniło? Widzisz, Geralt, są ludzie, którzy oddzielają politykę od spraw prywatnych i są tacy, którzy nie oddzielają. I do której grupy należał Dijkstra? Tej nudniejszej. Bywaj. Czyli nie oddziela. Jak się czujesz? Lepiej, dziękuję. Gdybyś nie zjawił się w porę, mogłoby być znacznie gorzej. Jestem twoją dłużniczką. Podziękuj Yennefer, to był jej plan. Myślałem, że kto jak kto, ale Margarita Lozontil nigdy nie da się złapać łowcą czarownic. Gdyby chodziło tylko o mnie, to z pewnością nie, ale pamiętaj, że miałam pod opieką studentki. To była tylko kwestia czasu, kiedy łowcy dotrą do Aretuzy, więc gdy usłyszałam, że Triss organizuje wyjazdy do Kowiru, nie wahałam się długo. Wzięłam grupę adeptek i przyjechałyśmy do Nowigradu, ale zanim skontaktowałam się z Triss, złapali nas i wtrącili do Teyret. Nie widziałem tam więcej czarodziejek. Bo je spalili. Żywcem. Jedną po drugiej. Najzdolniejsze dziewczęta na północy. Mnie Radowid zostawił sobie na koniec. Skoro ty jesteś tu, to co stało się z Aretuzą? W dzień, kiedy przyjechałam do Nowigradu, otrzymałam wiadomość od Biruty i Karti. Pisała krótko. Redańczycy przejęli szkołę, biblioteki spalone. Garstka uczennic zbiegła z Niną Vivero.
reszta nie żyje. To koniec. A Rada i Kapituła nie zareagowały? Żartujesz? To oni poprosili Radowida o interwencję. Zaraz po tym, jak nominował ich na stanowiska. Bywaj. Bywaj. To jest mistrzowski test. To jest... Bywaj. Są jakieś pierdoły. Żodno. O Boże. Mistrzowskie sterowanie Wiedźmina. Dudu, po raz kolejny się udało. O. Czemu kurwa nie skoczyłeś, ja pierdolę, tylko się pokonał. Dobry był sobie, panie. Do pierwszego pożytku. Rymu i kolacji nie odmawiam. Aj. Dobrze, że mleka nie pijesz. Geralt? Wybaj. Dzięki. O kurwa. Ta jeszcze mnie zepchnie. Wszyscy już są, czekaliśmy tylko na ciebie. Wypływamy? Raczej. Każ podnosić kotwicę. Bo to, co tu się wydarzyło, to nie na moje nerwy. A to, co to tam się pali? To to tam się pali na tym pokładzie, tak się zastanawiam. Chłe, chłe, chłe. O, kurwa, co to? Cesarz? Czarni? No to już wiemy, gdzie jest jego cesarska mość Emhyrfar Emrys. Jak to chce podbić Skellige? Ale przecież wie, że tam są moi przyjaciele. Chcę ci ofiarować wyspy, razem z Cintrą i resztą cesarstwa. Niby jakie? Cesarz będzie musiał nam pomóc w walce z Gonem. I właśnie znaleźliśmy Fringille Ligo. Pośpieszmy się z tym kamieniem słonecznym, bo widzę, że będziemy mieć co robić na Skellige. Musimy też ściągnąć tu Fringille Vigo. Możecie mnie teleportować na okręt Emhyra? Bez szans. Ma silniejsze ekranowanie niż cesarska alkowa. Możemy spróbować się przebić. Fringilla jest nam potrzebna w jednym kawałku. Wiedzą, że tu jesteśmy? Czarodziejem Hyra? Oczywiście. Gdyby sprawa z Fringillą była załatwiona, mogliby nam ją tu po prostu wysłać na małej łódce. Ale nie jest załatwiona. Cesarz obiecał zapewnić Loży bezpieczeństwo, ale... Fringilla jest jego poddaną i formalnie dalej ciąży na niej wyrok śmierci za zdradę. Będziesz musiał sam się przekonać, jakie Emhyr ma względem jej plany, kiedy już znajdziemy sposób, żeby cię przerzucić na cesarski okręt. Sam się dostanę na okręt cesarza. Wpław? Z mieczami na plecach? Strażnicy ustrzelą się jak kaczkę, zanim zdążysz wyrecytować biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Nie panikuj, poradzi sobie. Tak. Spróbuj podpłynąć tam nocą, będziesz mieć większe szanse. A kiedy już tam dotrzesz, pokaż ten list jego cesarskiej mości. Może trzeba mu przypomnieć, co nam obiecał i co dostanie w zamian. Na razie nawet nie wiemy, czym jest ten kamień słoneczny. Stworzono go, by lud wzgórz mógł przywołać okręty Enel.
Teraz jest symbolem zaprzepaszczonej szansy na pojednanie dwóch ludów. Naprawdę nikt z was nie zna historii o Gelbanie i Dillian z Białych Okrętów? Nie. Nie udało nam się. Opowiedz koniecznie. Uwielbiam elfie legendy. Gelban był wiedzącym z ludu Olch, który zakochał się w elfce Enseed. Dillian jednak odrzuciła jego miłość. Geralt chyba żartował. Za późno. Nie zaszkodzi, jeśli się tego dowiecie. W dniu, gdy Białe Okręty miały wypłynąć, Gelban podarował jej kamień słoneczny. Wierzył, że gdy minie trochę czasu, serce Dillian zmięknie. Prosił ją, aby użyła kamienia, gdy za nim zatęskni. A on przybędzie, choćby oddzielały ich całe światy. Brzmi dobrze. Wygląda na to, że nam ten kamień przyda się o wiele bardziej niż tej elfce. Nie wydaje mi się. Bardziej mnie interesuje, czy będziemy w stanie użyć kamienia słonecznego. Wy? Nie. Ja? Owszem. Przy niewielkiej pomocy czarodziejek. Z których część dalej żyga pod pokładem, a jedna jest nieuchwytna. Skąd wiadomo, że kamień jest na Skellige? Z legend elfi. Jest przechowywany w miejscu, gdzie przed wiekami przybiły Białe Okręty. Czyli na której z dziesiątek tutejszych wysp? No to świetnie. Pomówię z Myszoworem. A wiesz, gdzie go teraz szukać? Zapytam o niego w porcie. Stoją tam drakary Kracha. Dobra, ruszam. Powodzenia. Dzięki. O kurwa. Ja więc od czego zaczynamy? 28. Może od tego zaczniemy? No, gdzie jest? O panie. Mi się przydała jakaś łódka. Mogę cypę. Tak, łódka jest dopiero tutaj. Dobra. O Boże, nie mam drogowskazu. Jest. Co innego zrobić. Nie chcę się tam kurwa zapierdalać. Dobra. Lecimy do Myszowora. Przecież to cholerstwo serce. Wilku! Widziałeś? Czarne psy próbują nas zastraszyć swoimi koślawymi krypami. Widziałem. Gdzie Myszowór? U Lugosa. Ankhreit na tronie ciągle go kole jak drzazga w życi. I teraz jak czarnych zobaczył, znowu mu się tym odbija. Druid pojechał rozmówić się z tym pustym łbem. Dołączę do Myszowora. Mam do niego sprawę. To idź. A jak zobaczysz tego durnia Lugosa, to mu jeszcze powiedz. Albo nie. Druid wie, co gadać. Bywaj. O Boże, sztyk. No. Nie skup się. I najlepsza broń na nic, gdy słabe ramię ją dzierży, prawda? Dokładnie. Co to ma w plecaku? Ja plecak biorę po prostu. Nie ma co płakać.
zaraz będą normalne przeciuszki. Jezu, Jezu, jak to wybucha. O, się boi. Dobra, to pójdzie. Gdzie one są? No Boże, co to takie pioruny? Wreszcie. Nie będę klękać przed Ankrade, nigdy! Rozumiesz? Wolisz się bratać z czarnymi? Prędzej zbratam się z upiorami z samego Myrchowu, niż pozwolę, żeby Krach rządził całym Skellige! A co na to twoi ludzie? Pójdą za tobą, kiedy wszyscy jarlowie nazwą cię zdrajcą? Jesteś na mojej ziemi, druidzie. Bacz na słowa! A jak byś to nazwał, jeśli nie zdradą? Ujadasz, zanim zaczniesz kąsać? Krach przysłał cię po moją głowę? No to spróbuj ją sobie wziąć! Bradzich! Jesteś paskudny. Kurwa, król. Jakiegoś jarlu. Idziemy, kurwa, pójdziemy. Czemu nie możemy się podnieść? Jestem nie. O ty! Musimy szaur lipi. No ja pierdolę to, żeś się zbiesił. Co za niebo z tego myszoworu. Ani wiesz, kurwa, stanął także. Może teraz mi się... No kurwa, nie uda mi się tam... Kurwa... A skuszy tego... To zajebałem. No Boże... Też sobie kuszę raz. My. No i szowór tu. Ten też. Co za as tego myszowora. Co ten myszowór tam robi? Jakieś ostatnie słowa? Może nie wiedzieć. Kurwa, pobiłem tylko na śmierć. Chodź, nie możemy tu zostać. Nie, może jestem złodziejem, wcale mi nie jest. Ja tylko pożyczę. Poproszę. Już tam walczy. Możesz jeszcze się poddać. Całą imprezę.
mogę tu iść. Dobrze, muszę. Chodź, nie możemy tu zostać. No na co? Zajebisty mop. One skoro się zjednać, to będą się uczyć jakiś pierdol. No dawaj, ile będziemy kurwa biec. Jest poza terenami. To znowu będzie awantura. Widzę, że żadna zawierucha na Skellige nie może się odbyć bez twojego udziału. No, tak ma. Wręcz przeciwnie. Chyba sporo mnie ominęło. To dzięki tobie krew z krwi Kracha zasiada na tronie. Wywołałeś małą wojnę domową. Z dawien dawna koronę Skellige zdobywało się przelewając krew. Od zwykłego uprawiania polityki różni się to tylko skalą. Jednak masakra podczas uczty w Kertrolde była czymś innym. Skutkiem rzezi było kolejne wiedźmińskie zlecenie. Zlecenie przerodziło się w śledztwo. Śledztwo, które w rezultacie dało wyspom Skellige nową królową. Klan Drummond zaatakuje prędzej niż się spodziewaliśmy. Myślałem, że Krach wysłał cię, żebyś wynegocjował porozumienie z Lugosem. Porozumienie? Tylko Krach wierzył, że w tym momencie to jeszcze było możliwe. Czyli tak naprawdę nie popsułem ci szyków? Nie, tym razem nie. Śmierć Lugosa wiele zmieni. Jego kuzyn, który zostanie nowym jarlem, nie jest dobrym dowódcą. Ta wojna szybko się zacznie i szybko skończy. A ty po co wróciłeś na Skellige? Jak radzi sobie Cerys? Byłaby świetną królową, gdyby udało jej się wyjść z cienia Kracha. Wszyscy poza Lugosem ją poparli, ale kiedy tylko na horyzoncie pojawiły się okręty cesarza, Jarl wziął sprawy w swoje ręce. A Hjalmar? Poprowadził już wbrew woli Kracha 3 nieudane ataki na cesarską flotę i ciągle znajduje ochotników na następne. Tak, to do niego podobne. Wiesz coś o Kamieniu Słonecznym? Podobno według legend znajduje się na Skellige. Najpierw maska Uroborosa, teraz Kamień Słoneczny. Potwory mogą spać spokojnie, skoro stałeś się poszukiwaczem skarbów. Nigdy nie interesowałem się elfami Ensid, ale może Skald Eivind będzie mógł ci pomóc. Kiedyś opowiadał mi o jakiejś niedostępnej jaskini, czy może ruinach. Gdzie go znajdę? Dzisiaj? Pewnie w Arinbjorn. Możesz też zapytać poławiaczy Pereł, Matiasa, Rybie Płuco i Erlinga. Ostatnio nurkują przy cyplu nad zatoką od wschodu. Rybie Płuco? Ciekawe. Tak go nazywają, bo potrafi nurkować całymi godzinami. Nikt nie wie, jak to robi, ale ja mam swoje podejrzenia. Widzę, że za nim nie przepadasz. To nic osobistego. Jego ojca i dziadka też nie znosiły.
Dzięki za pomoc. Geralt, jeszcze jedno. Przodkowie Matiasa i Erlinga 100 lat temu opróżniliby to miejsce, gdyby nie strzegły go magiczne bariery. Weź ze sobą czarodziejkę, na pewno jakąś ze sobą przywiozłeś. Tym razem nawet kilka. Niech nas bogowie mają w opiece. No przepraszam. I to drugi quest. Dobra, to nie. Na co się gapi? Chyba mnie tu nie lubię. O Boże, taki kawał, albo tutaj. Idziemy tutaj. Ależ wieje. Chodź ty kuniu. Jedź, płotka. Przelecimy tutaj szybko. Dobra, nie pij tak. Skacz. Lekka zwierzka się zrobiła. Dobra, jadę z tą. Że bardziej, czy kto to tam jest? Niech będzie słońce. Skończymy szybko. Nie teraz. No właśnie teraz. No co ty tak zerkasz? Wypatrujesz nilfgaardzkiej floty? Floty? A tak, coś mi tam mówili, zdaje się. Ale mam teraz ważniejsze rzeczy na głowie. Z moich obliczeń wynika, że to właśnie dziś mityczny biały wieloryb Gevork nawiedzi wody Skellige. Czekałem na to całe życie. Co to za wieloryb? Ma się pojawić, gdy upiory zstąpią z nieba między fale. Wąż obudzi gniew morza, a lodowy potwór pożre wyspę. Będę pierwszym bardem, który ułoży o nim pieśń. Legendy nie mówiły nic o przekleństwie Czarnego Słońca? Czarnego Słońca? Nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Nieważne. Będę go wypatrywał razem z tobą, tylko powiedz mi, co wiesz o elfich ruinach na Skellige. A dzisiaj coś powiesz? Podobno jest jakaś jaskinia, do której nikomu nie udało się dostać. A, i bardzo dobrze. Inaczej już dawno by ją splądrowali, jak wszystkie pozostałe. Ej, Windzie. Tak? Ja chciałem cię zapewnić, że zamierzam obejrzeć tę jaskinię wyłącznie w celach naukowych. Naukowych? Piszę pracę historyczną o elfach Ensid pod kierunkiem Myszowora. Myszowora? On nigdy nie interesował się ludem wzgórz. Przejrzałem cię, opryszku. Nic ci nie powiem o jaskini, choćbyś mnie pokroił na kawałki. O ty. Da się zrobić. No jak to kurwa być uprzejmy? No masz, jak się ciemno zrobiło. O matko święta. Endemic. Chyba trzeba będzie przebiegł tego najszybciej. Masz. To jest jakaś wyspa? Zawysł.
Nie chcę przyjść. Miała być ładna pogoda. Chciałem chłopu pomóc. Wyłaź z tej wody. Jestem pierdolony. Chłopcy, kurwa. Na tej kule. Masz to jest tylko jebany most. Nie spotka. Co za koń. Teraz jest jakaś lepsza pogoda. Kurwa, lej. Chuj z tą pogodą. Gdzie ich znaleźć? Myślę, że w tej jest miejscu. Może na łódkę może trzeba wejść. Już kiedyś było. Sherling, mówiłem ci, że to jeszcze nie koniec na dzisiaj. Tego to nawet nie trzeba było tu targać. Głupi? Nie widzisz, że to wiedźmin? A czego wiedźmin tu chce? To przecież wasi ludzie. Nie wiedziałem, że na Skellige jest zwyczaj ograbiania poległych wojowników. Co ty oczu nie masz? Jacy nasi? To przecież te chłystki z Faroe. Ruszyli na czarnych w dwa drakary, rybie muszki. Sporo ryzykujecie. Bo co? Grozisz nam, czy jak? Mną się możecie nie przejmować, ale słyszałem podwodne nawoływania potworów. Musiały wyczuć krew. Ja nic nie słyszę. Zwykli ludzie ich nie słyszą, dopóki nie jest za późno. Zbieramy się stąd lepiej, Matthias. A przynajmniej oddacie ciała ich rodzinom, kiedy już z nimi skończycie? Prawdę mówią, że mutanty wyższych uczuć nie mają.
Spójrz na nich. Myślisz, że ukochane żony i matki chciałyby ich oglądać w takim stanie? Pogrzebie ich morze. I po krzyku. Podobno wiecie coś o elfich ruinach na Skellige. A kto tak mówi? Myszowór. Nie powiesz mu, co tu dzisiaj widziałeś, prawda? To zależy. Pytałeś o elfie ruiny. Co konkretnie chcesz wiedzieć? Druid mówił o jakiejś jaskini, do której nie udało wam się dostać. Gdzie to jest? Na wschód od Ker Trolde. Wpływa się tam od strony morza. Nic więcej nie wiemy. Jeśli to już wszystko, wracajmy lepiej na powierzchnię. Tak właśnie bym zrobił na waszym miejscu. Dokładnie. Tu nie było już to. Przeszabrowałem. Jeszcze jeden. No dobrze. Czemu nie dobrze? Świecę trochę z otoczeniem. Kurwa, tak. A to by tak to kurwa wyskoczyło. Kurwa, jebany jakiś skoczny. Jeszcze jeden. Wszystkich końców pokroiłem. No to już jest sobie. Szybciej przepłynąć się. Jest. Latarnie popłynąć. Sam szybciej przeskoczy. Na ten końcu się nadaje. Do mnie. Moja desko. Mój wierny koniec. No Boże, to raczej zaraz mnie zaatakuje. Nie wiesz. Nie mam na was czasu. Lecimy, myk, myk, myk. Jakby ci powiedzieć? Właśnie się zeszczałem. Właśnie się zeszczałem. Kurwa. Dzikiego Tronu przebywał na pokładzie Naglfara, ogromnego okrętu, zdolnego podróżować między światami. Zgodnie z radą Gelsa, Wiedźmin ruszył na wyprawę po Słoneczny Kamień, artefakt potrzebny do ściągnięcia Eredina w pułapkę. No ty tego to nie wiedziałem. Pierwszy raz to widzę. Jest, kurwa.
tutaj właśnie się zeszczałeś. No misklik i takie te konsekwencje. Dzięki. Kurza. Jeszcze złamany grabież. Wiosło. Pokaż mi swoje towary. Co ty tu masz? 300 pieniędzy. No, posprzedajemy chociaż te śmieci. Mamy to jeszcze. Dobrze, z kim nie ma. Mam coś ma ciekawego, też nie wracę. Bywaj. Bywaj. Bo czas się uwolnić. Najpierw zjemy te muszę. Wybieracie się gdzieś? Ciri mówi, że jest na Skellige miejsce, któremu powinniśmy się przejrzeć. Najwyraźniej Avalach coś przed nami ukrywa. Kiedy byliśmy razem na wyspach, Avalach wspominał coś o jakimś laboratorium. Miał się tam teleportować na chwilę, żeby coś zabrać i nie chciał mnie wziąć ze sobą. Dziwnie się wtedy zachowywał. To chyba dosyć podejrzane, nie uważasz? Raczej. No i co? Chcecie po prostu się tam zakraść i pomieszkować? Tak. Pójdziesz z nami? Raczej. No, dobrze. Gdzie to jest? Na małej wyspie między Undvik a Spikerok. No to nam raczej nie po drodze. Właśnie się dowiedziałem, że kamienia słonecznego powinniśmy szukać w grocie na Artskellig, od strony morza. Będę tam potrzebował magicznego wsparcia. Idźcie do tego laboratorium, a ja rozejrzę się na Artskellig. Dołączysz do mnie później. Doprawdy? Filipa, przecież przed chwilą mówiłaś, że nie przyzwyczaiłaś się jeszcze do magicznej symulacji wzroku. Tak mówiłam? Już zapomniałam, jaka jest irytująca. Chodź, Ciri. Poczekam na ciebie na miejscu. O Boże. Spotkałeś z Ciri po raz pierwszy, uwięziłeś ją. Teraz ją chronisz, walcząc przeciw swoim. Zła Volta. Po pierwsze, nie uwięziłem jej. Sama mnie znalazła. Takie było jej przeznaczenie. Pewnie. Przejdźmy lepiej do po drugie. Czemu jej pomagasz? Bo jest niebezpieczna. Śmiertelnie niebezpieczna. Ty widzisz w niej człowieka, uczennicę, może nawet córkę. Ja widzę starszą krew. Siłę, która może zniszczyć świat, którą za wszelką cenę trzeba trzymać z dala od pijanego władzą Eredina. Działamy z różnych pobudek, przyznaję. Mimo to mamy wspólny cel, więc dobrze by było, gdybyś mi zaufał, albo chociaż spróbował. Powiedz coś więcej o tym Karantirze. Dobrze go znasz? Czy go znam? Ja go wyhodowałem. Chyba wychowałeś. Nie, Geralt. Zacząłem go kształtować na długo przed tym, zanim się urodził. Całe wieki kojarzyłem w pary elfy, które przejawiały szczególne zdolności, które potrafiły manipulować czasem i przestrzenią. Efektem tych starań jest właśnie Karantir. Złote dziecko. Złote dziecko, które wyrosło na zbrodniarza. Uroczy ten wasz świat. Można się zakochać. Powiedz mi, jak wy to robicie? Gracie tu sobie na flecikach? Malujecie landszafty z jednorożcem na rykowisku? Stawiacie wieżyczki rzeźbione w różne esy floresy? A potem nas mordujecie? Bez mrugnięcia okiem? Bez wyrzutów sumienia? Jak? A czy ludzie mają wyrzuty sumienia, gdy zabijają elfy Ensid, krasnoludy, driady?
Jesteśmy tacy sami, bo równie gorąco wierzymy, że inni są gorsi od nas. Jakie to prawdziwe. Wygląda na to, że Ciri już wkrótce nie będzie potrzebowała twojej pomocy. Ani twojej. Zgadza się. Będzie mogła robić co zechce. I ja ją w tym wesprę. A ty? Jesteś gotów dać jej wreszcie żyć własnym życiem? Do niczego jej nie zmuszę, jeśli o to pytasz. O ty, oszuście. Co z Margaritą? Udało mi się przyspieszyć proces regeneracji tkanek. Czuję się już dużo lepiej. Właściwie to im szybciej ściągniemy tu Eredina, tym lepiej. Bo te twoje czarodziejki niedługo zaczną ze sobą walczyć. Bywaj. Tak, Geralt? Triss jakaś kurna nic nie robi. Ogarnąć. Gdzie to jest? No bo czy coś jest do zaproszenia? Już to robiłem. Gdzie jest tam ta czarodziejka? To nie chodzi. O, tu jest. Dobry był dzisiaj, Maryna. Do pierwszego pory. To już doszło do siebie. No tak, mniej więcej przynajmniej. Nie wyszedł. To było dobre. Co ja muszę zrobić? Lecimy najpierw do tego. Wybrzeże. Pani Gap. Dobra, zrobimy to. Idzie w spadku. To już kurwa. Późno. Co tam tutaj skryjemy przed nami? No, idzie dwóch strażników już. Na sam przód. Skoro wejście jest tak dobrze zabezpieczone, na pewno znajdziemy tam coś ciekawego. Jak chcesz zdjąć blokadę? Inkluzja Atlana Kerka powinna zadziałać. Pamiętasz jeszcze to zaklęcie? Pamiętam, jak mnie uczyłaś. I pomyśleć, że uważałam cię w tamtych... Ja będę zaraz pamiętał, jak wpierdol, jak jestem. Bo tym się zachciało czarować. Zwierzęta magiczne. Jak? Za apodyktyczną zimną jędzę. No, no, tylko mi się tu nie rozczulaj. Dawaj. Zdwimy rytu bombę użyję. I co? Znalazłyście już coś stosownie obciążającego? Póki co nie możemy otworzyć drzwi. To skomplikowana magiczna blokada. Spróbujmy. Gitarre Ligen! Obudziliśmy strażnika. Ja się nim zajmę. Nie wygląda jak laboratorium. Całkiem tu przytulnie. To o niczym nie świadczy. Rozejrzyjmy się. To chyba jednak trochę wredne grzebać mu w papierach. Sama chciałaś tu przyjść, moja droga. Tak. To chyba portret Ciri. Nie, to nie ja. Nie ma blizny. To na pewno ty. Dobrze uchwycone. Jesteś pewna, że Avalach interesuje się tobą tylko z powodu twoich zdolności?
Bardzo śmieszne. Śmieć przeszukiwanie. Już tak zdrowie. Nie wiedziałem, że lubi słodycze. Czuję się, jakbym mu wszedł do sypialni. Jen! Co tutaj się będzie działo teraz? Nic nie widzę, panie. Drzewo genealogiczne Enhen i Her, starszej krwi, od Lary Doren. Aż do mnie. Nigdy nie pokazywałaś mi pełnej wersji. Nie wiedziałam, że Widemont z Edirn też był moim przodkiem. To ten, który miał zwyczaj karać swoje córki rozrzeżonym pogrzebaczem, czy ten, który kazał oślepić własnego ojca? Ten od córek. Pełnej wersji nawet ja nie znałam. Wygląda na to, że Avalach przebadał wszystkie linie genu Lary, nawet te, które my uznaliśmy za nieaktywne. Tylko badał? Z tego, co pamiętam, nasi czarodzieje i czarodziejki nie ograniczali się do obserwacji poczynań potomków Lary. Nie sądzę, aby udało nam się dowiedzieć, na ile elfy ingerowały w mutację genu. Czy ty miałaś coś wspólnego z tym, o czym mówił Geralt? Ci ludzcy czarodzieje? Oczywiście, że nie. Przejrzyjmy jego notatki. Bogowie! Pracował nad tym prawie 200 lat. To on jako pierwszy badał gen Lary. Falka? Tu są zapiski o Ciri. Ale dopiero później robi się ciekawie. Próbował uzyskać podobną mieszankę genów jak u Ciri, ale z pominięciem ludzkiej linii. Czyli co? Mam się tu rozejrzeć za wielkimi słojami z moim rodzeństwem? Nie bądź głupia. Tak daleko nigdy nie udało mu się zajść. Wszystkie jego eksperymenty były nieudane. Jesteś wyjątkowa. I dlatego mamy teraz na głowie dziki gon. Rozejrzyjmy się. Może znajdziemy jeszcze coś ciekawego. No panie, całe ściany, to pierdol. Przekonamy się, co tak naprawdę planuje Avalach. Może to jednak był zły pomysł. Gdzie zły? Mam prezent. Za drzwiami. Elfy znają się na perfumach. Zwykłe lustro. Bardziej bym się spodziewał ukrytego portalu. No nie mogę, babę ma. Nie, to na baba, tylko to. I to zrobiłem. Jak udało wam się tu wejść? Kim jesteś? Nie twoja sprawa. Wynoście się stąd. Ty jesteś... Pamiętam cię z Tirnalia. Niebywałe. Myślałam, że dla was wszystkie elfy wyglądają tak samo. Jeśli szukasz Avalacha, tu go nie ma. Wiem. I przyszłaś tu mimo co? Chcesz go szpiegować? Nie dość się stara, żeby cię chronić za każdym razem, kiedy zrobisz coś głupiego? A co ty możesz o tym wiedzieć?
Całkiem sporo. Dużo o tobie mówi. Na przykład co? Nie rozumiem, jak mógł dopatrzyć się w tobie rysów Lary. To tak jakby próbować pić wodę z brudnej kałuży. Ale domyślam się, że to mu jakoś ułatwia wypełnienie zadania. Jakiego zadania? Myślisz, że zadaje się z tobą dla przyjemności? Nawet mnie na twój widok robi się niedobrze. Niesamowite, że takim jak ty ciągle się wydaje, że jesteście w czymkolwiek lepsi od ludzi. Ona nie jest człowiekiem, tylko zwyrodniałym mieszańcem. To takie upokarzające, że musimy posługiwać się czymś takim. Jeszcze jedno słowo i... I co? Nie zmienisz tego. Niech robi swoje. To Avalak wreszcie będzie mógł się od niej uwolnić. Skoro już tak mnie nienawidzi, czemu nie powiedział mi tego w twarz? Ciri, chyba jej nie uwierzyłaś. Przecież to jasne, że jest osobiście zaangażowana w sprawę. No i co z tym? Zazdrosna. Jeśli tak mną gardzą, to niech dadzą mi spokój. Ono się se myśli ten wiedźm. Ciri. No co? Boisz się, że zaraz tu wszystko porozwalam jak w Kermoren? Szkoda, że nie mogę tego zrobić na zawołanie, bo mam wielką ochotę. Metalowy kielich, żebyś mu nie zrobiła krzywdy. To nie naturalne. Proszę.
tu wiedźmy z członkowa. Przekonamy się, co tak naprawdę planuje Avalon. Może to jednak był zły pomysł. To się zdecydujcie. Musimy od razu wracać na statek? Chcesz tu coś jeszcze zobaczyć? Nie tutaj, na Hindersfjall. Poznałam w Lofoten takiego chłopaka z Kiala i chciałabym... O co chodzi? Ciri. On nie żyje. Dziki Gon? Wszyscy? Nikt nie przeżył? Skial zginął później. Jesteś pewna, że to był on? Poznałaś go? Byłam tam i widziałam jego ciało. Pójdziesz ze mną na jego grób? Chciałabym się chociaż pożegnać. Pójdę z tobą. Dzięki. Dokładnie, chuj dziki koniec. Możesz nas przeteleportować na Hindersfjall? Mogę. Ruszajmy. Tylko wracajcie szybko, dobrze? Mhm. Do zobaczenia. Rozejrzyjmy się. To powinien być w miarę świeży grób. Dzięki, że przyszedłeś tu ze mną. Nie znoszę chodzić po cmentarzach. Zwłaszcza sama. Oho, słyszę, że to będzie jakiś. Rozejrzyjmy się. Chodź. Czuję, że nas jego duch zaatakuje. Lasse syn Njorda. Olaf syn Owe. Inge, córka Trotnira. Cholera, nie ma go tu. Nie ma grobu Skiala. Geralt, nie wyjadę stąd, póki go nie pochowam. Pomyśl, co mogło stać się z ciałem. Nie spalili go. Tak chowa się królów i bohaterów. No i wątpię, żeby zostawili go w ogrodzie. Sukinsyny. Co? Tu pod wsią jest taki rów, gdzie wrzuca się owce padłe na pryszczyce. W nocy kraby objadają je do kości. Wtedy pryszczyca był. Się znowu w górę wyczyszczyli. Co wy tu robicie? To, co wy powinniście byli zrobić dawno temu. Grzebiemy Skiala. Grzebiecie tchórza, wbrew temu, co postanowili starsi. Odejdźcie stąd! To wbrew prawu! Nie wiążą nas wasze prawa. Tak. I widać, nie rozumiecie naszych zwyczajów. Miejsce tchórza jest w rowie. Kjal uratował wam życie! To mnie szukał dziki Gon. Gdyby Skjal mnie wtedy nie wyprowadził, z Lofoten nic niby by nie zostało. Czego niby miałby chcieć od byle dziewki, która... Nie jestem byle dziewką! A jeśli ktoś choćby tknie ten grób, przekonacie się o tym. Mogiły nikt nie ruszy. Jedyne co starsi każą surowiej niż ucieczkę z pola bitwy, to niszczenie grobu. To, co mówiłaś, nie wiem, prawda to czy nie,
Niech Skiala sądzą bogowie. Oto, to nam duch Skiala to samo powiedział. Dobrze, że tu przyjechaliśmy. Nawet nie wiesz, jak strasznie mnie to gryzło. Przynajmniej nie będą go opluwać po śmierci. Zbierajmy się. Teraz powinien wyskoczyć dziki goł. Może już by. Wracajmy na statek. Wracajmy na statek. Co tutaj się wydarzy? A już wszystko rozdane. Jaki mogę mieć? Jedy to koło. Dobra. Najpierw muszę w takim razie uczymy ten film. Zrobimy to następny quest. Dzięki za uwagę, cześć. Najpierw się przebiorę w nowe zbroje i nowe miecze.